Disco polo było dla niego sposobem na życie. Zenek Martyniuk przechodzi teraz przez ciężki okres. Ekscesy jego syna rzutują również na jego karierę na scenie. Pojawiły się głosy, że artysta wyprzedaje swój majątek. Disco polo bez jego nazwiska nie byłoby tym samym. Zenek Martyniuk to jeden z najsławniejszych artystów w całej Polsce. Swoją muzyką skradł serca milionów fanów w kraju, a tworzy ją już od lat 90. Od tego czasu dorobił się ogromnego majątku. Żyje jednak skromnie i nie chwali się faktem, że stać go niemal na wszystko. Ślub syna i rodzinne dramaty. Król Disco Polo wyprzedają majątek. Głośno było o sprawie Daniela M. Ten, niedługo po ślubie ze swoją wybranką Eweliną, stanął w świetle reflektorów. Ostatnio, bardzo mocno się pokłócili. Doszło do tego, że Daniel nie chciał wpuścić żony do domu i w sprawie musiała interweniować policja. Syn Martyniuka został zabrany przez funkcjonariuszy, a ci znaleźli przy nim marihuanę. Szybko wyszło na jaw, że nie był to pierwszy przypadek w jego życiu. Po tym wszystkim, Daniel uciekł do stolicy, by odciąć się od rodziny. Okazuje się, że cała sprawa rzutuje również na samego Zenka Martyniuka. Ten wyprzedaje swój majątek i do końca nie wiadomo, dlaczego to robi. Na jego Facebooku można znaleźć informację, że sprzedaje swój pub pod nazwą Jack Sparrow, który tak świetnie prosperował. Zenek Martyniuk wyprzedaje majątek. Dlaczego tak się stało? W końcu w najlepszym okresie restauracja wyciągała od 70 do 100 tysięcy miesięcznie. Jeden z pracowników, który chciał pozostać anonimowy, opowiada faktowi, dlaczego tak się dzieje, głównie przez ekscesy Daniela. Zenek nie chciał już dokładać do tej knajpy. Daniel ciągle wyciągał pieniądze. Jako właściciel miał dostęp do firmowej karty kredytowej i wszędzie nią płacił. Nie było pieniędzy na faktury, wypłaty i trzeba było zamknąć biznes, powiedział informator. Początkowo żona Zenka mówiła, iż w restauracji będzie remont i to dlatego jest zamknięta. Wątpliwości rozwiał post króla Disco Polo na Facebooku, który oferuje sprzedaż restauracji wraz z całym wyposażeniem. Nieoficjalnie fakt dowiedział się, że bardzo dużo chętnych jest na tę nieruchomość. Nie jest ona jednak tania, ma być warta ponad 1 000 000 zł, a do tego dochodzą jeszcze koszty utrzymania restauracji i pensje dla 15 pracowników. Jak widać, syn Zenka Martyniuka nie robi najlepszego PR-u sobie oraz królowi Disco Polo.
przez jego ekscesy artysta musi wyprzedawać swój majątek, ponieważ nie opłaca mu się dalej utrzymać tej restauracji. Syn trwoni pieniądze, na które ojciec ciężko zapracował? Miejmy nadzieję, że ta zła pasa szybko się skończy i wokaliście uda się wyjść na prostą.